Koronkowe szaleństwo. Anna Sokolnicka-Elzanowska. Kreacja ślubna Kate Middleton sprawiła, że świat mody oszalał na punkcie koronek. W rankingach na najpiękniejszą suknię ślubną wszechczasów wygrywają kreacje Grace Kelly i księżnej Sam Bridge, w których głównym elementem dekoracyjnym były właśnie misternie dobrane motywy koronkowe. Delikatne wzory najwyższej jakości zainspirowały nie tylko kreatorów mody, ale fascynacje przeniosły się na inne dziedziny. Projektanci biżuterii podążający za najnowszymi trendami przenieśli koronkę także do jubilerstwa. Subtelność, zmysłowość i delikatność, które charakteryzują koronki, wspaniale wyglądają przeniesione i utrwalone w złocie czy w srebrze. Wyjątkowe zdolności techniczne, jakimi muszą się popisać twórcy koronkowej biżuterii, przekładają się na końcowy efekt. Teraz możemy już wybierać nie tylko wśród koronkowych zawieszek i naszyjników, ale możemy włożyć niezwykle efektowne kolczyki, a nawet pierścionki. Olśniewająco wyglądają koronki w połączeniu ze szlachetnymi kamieniami, brylantami i rubinami, lub naturalnymi perłami. Dla wszystkich zafascynowanych delikatnością koronki, projektanci stworzyli także propozycje złotych obrączek, które są bardzo dekoracyjne, ale równocześnie delikatne. Trzeba jednak pamiętać o umiarze przy stosowaniu koronki, ponieważ przeładowanie tych bardzo dekoracyjnych elementów może popsuć ostateczny efekt. Koronka zarówno w stroju, jak i w biżuterii musi być bardzo wysokiej jakości. Lepiej więc włożyć tylko doskonałe w formie i materiałach olśniewające kolczyki niż stosować tekstylne podróbki bądź komplety biżuterii o słabej jakości. Księżniczki już pokochały koronkę. A teraz czas na nas. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.